Tajlandzkiego do kraju Asalanji, Kambodży i Laosu. W Kambodży odbywało się czwarte, a w Laosie już szóste międzyparlamentarne posiedzenie. Niemal wszystkie spotkania w Królestwie Kambodży zdominował jeden temat, mianowicie aresztowanie lidera tamtejszej opozycji pod zarzutem wykorzystania sił zewnętrznych w wewnętrznej walce politycznej, czego tamtejsza konstytucja i kodeks karny zabraniają. Szefowie unijnej delegacji wyrażali więcej niż oburzenie z tego powodu, powołując się oczywiście na europejskie wartości, propagowanie których jest jednym z głównych zadań unijnej dyplomacji. Trzeba jednak uważać, aby nie przekroczyć cienkiej dyplomatycznej linii, co być może zdarzyło się tym razem. Co osobliwe, w tym samym czasie w Unii Europejskiej, konkretnie w Hiszpanii, tamtejszy rząd wydał europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii, ale strona kambodżańska taktownie nie podnosiła tego w dyskusji. Ma bowiem więcej innych problemów gospodarczych i społecznych, na które nadal cieniem kładzie się dawna wojna domowa i zbrodnie czerwonych Khmerów. Kambodża jest też w sporze granicznym z Laosem, dokąd również dotarła delegacja naszego parlamentu. Laos to jedno z najbiedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej, bez dostępu do morza. Kraj ten cały czas boryka się z konsekwencjami wojny wietnamskiej, podczas której doszło do bombardowania na niespotykaną skalę. Na Laos spadły wówczas miliony bomb, z których duża część do dziś nie wybuchła. Stanowią ogromne zagrożenie dla ludności, szczególnie dzieci, które do dziś giną bądź są okrutnie okaleczane. W kraju tym nie ma problemów z opozycją, jak w sąsiedniej Kambodży, gdyż rządzi jedna partia, Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Co więcej, jej krytyka jest w jakiejkolwiek formie zakazana. Z europejskiego punktu widzenia przypominać może dawne komunistyczne czasy. Jednakże mając na względzie, że Laos graniczy z Chinami, gdzie również rządzi jedna partia komunistyczna, i Wietnamem, w którym rządzi także jedna komunistyczna partia Wietnamu, to na Laos można spojrzeć nieco inaczej. Kraj ten, jak podkreślali tamtejsi politycy, przez około 200 lat był pod obcą okupacją, w tym pod protektoratem Francji, i dopiero od kilkudziesięciu lat samodzielnie funkcjonuje. Zwracano więc nam uwagę na priorytet utrzymywania państwowości, zachowania pokoju i stworzenia warunków, aby obywatele mogli najeść się dosyta. Kierownictwo naszej delegacji na każdym kroku domagało się więcej swobód dla organizacji pozarządowych, a przede wszystkim wzmożenia poszukiwań głównego aktywisty tychże organizacji, który zginął blisko 5 lat temu. Na nasze indagowanie władze Laosu tłumaczyły: panowie, nie możecie nas porównywać z demokracją europejską. Wy mieliście Monteskiusza i wielowiekową tradycję, a my jako państwo istniejemy dopiero od kilkudziesięciu lat. Potrzebujemy czasu, tłumaczyli. Mając to wszystko na uwadze, a zwłaszcza trudną sytuację gospodarczą tego kraju, z naszej strony padło pytanie do ministra spraw zagranicznych Laosu, czy nie obawia się jako członek ASEANu, że zostanie jego kraj zdominowany przez innych bogatych członków tej organizacji, jak chociażby przez Singapur. Odpowiedź była spokojna, że takich obaw absolutnie nie ma, gdyż na forum ASEANu obowiązującą zasadą jest jednomyślność. Gdy jedno państwo się nie zgadza, wspólne rozwiązanie nie wchodzi w życie. Jedny kraj, a jak pragmatycznie podchodzi? Jednomyślność w podejmowaniu decyzji jest gwarantem dobrej współpracy i zabezpieczeniem przed potencjalną dominacją. Pomyślałem sobie wówczas, że wspólnota europejska do niedawna jeszcze kierowała się również tą zasadą. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Dziękujemy, był to Felipe z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił pan profesor Mirosław Piotrowski. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele rodacy, za rok będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania po 123 latach rozbiorów niepodległości naszej ojczyzny. W historii Polski, naszego narodu, były lata chwały, wszechstronnego rozwoju, zwycięstw i chorób, różnych zwycięstw, były sukcesy i cierpienia. Chcemy o tym pamiętać, bo kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości.
a w czasie wstydek na Sibir w trzeciej części dziadu pisał Adam Mickiewicz. Aby nie zapomnieć, aby pomóc pamiętać o naszej przeszłości, przy sanktuarium, o tym, że coś kościoła było nakazane jego, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, rozpoczynamy przygotowywanie Parku Pamięci Narodowej. Będzie to na zewnątrz. Zapraszamy do jego stworzenia wszystkich. Różne grupy patriotyczne w ojczyźnie i szalone. Zapraszamy także pojedyncze osoby. Mamy wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja, by wyrazić wdzięczność tym, na których można powiedzieć, że wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków. Dzięki którym wierzę, miłości i wierzę również. A więc zapraszamy do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej. Za rok, setna rocznica odzyskania niepodległości. Jest ten park, który będzie na ile możliwe całym szczytem. Spędził swoje pierwsze 7 lat życia warszawskiego. Stąd też zaraz po lewej stronie od grobu nieznanego żołnierza mogą Państwo zobaczyć jedną z ławeczek szopenowskich, która właśnie nam upamiętnia ten początek życia Fryderyka w Warszawie, bo przypomnę, do Lazowej Woli w 1810 roku, jednak właśnie tam spędza zaledwie kilka miesięcy swojego życia, a całą młodość i dzieciństwo spędza właśnie w Warszawie. Nadrujemy dalej po miejscach związanych z Chopinem w Warszawie, docieramy pod Pałac Prezydencki. Tak, Pałac Prezydencki jest obiektem, który szczególną rolę odgrywa w karierze młodego Fryderyka Chopina, ponieważ właśnie tam Fryderyk, kiedy ma 8 lat, właśnie w lutym 1818 roku daje swój pierwszy publiczny koncert. Był to koncert charytatywny zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, gdzie prezesem wtedy był Julian Husyn Niemcewicz i to właśnie on też miał zabiegać o to, żeby właśnie mały Fryderyk zagrał tam podczas tego koncertu. Fryderyk oczywiście zagrał, co się spotkało z wielkim uznaniem, choć jego przeziębiona mama, która w samym koncercie nie mogła uczestniczyć, później jak słyszała relacji syna, to on stwierdził, że wszyscy gratulowali mu jego pięknie wykrochmalonego białego kołnierzyka i stroju i takie wielkie brawa, mimo że niekoniecznie dlatego, że tak pięknie grał, tylko właśnie, że tak pięknie wyglądał. Także z Pałacem Prezydenckim jest związany ten początek kariery. Na lewej stronie na skrzydle pałacu właśnie mamy tablicę odsłoniętą w roku szopenowskim w 2010 właśnie, która to tablica upamiętnia ten koncert, ale również w okolicy możemy poszukać ławeczkę szopenowską, która również poświęcona jest temu wydarzeniu. Wędrujemy dalej, po lewej stronie mamy kościół wizytek. Tak, tak, wizytki też nierozerwalnie związane są z Fryderykiem, aczkolwiek nie możemy już zobaczyć tamtego instrumentu, na którym grał, tych organów właśnie Fryderyka, bo niestety nie przetrwały one II wojny światowej. Natomiast zachował się balkon, na którym ten instrument stał. Fryderyk Chopin każdą niedzielę, kiedy chodził do liceum warszawskiego, właśnie był takim licealnym organistą, jak sam pisał w listach, właśnie jest drugą osobą po księdzu proboszczu, najważniejszą jakby, no bo właśnie on jest organistą podczas tych mszy, także po sąsiedzku też mamy ławeczkę chopinowską, która to nam upamiętnia, jak cały szlak chopinowski, który możemy spacerować, takich ławeczek w Warszawie jest 15, właśnie w miejscach związanych bezpośrednio z Fryderykiem. I w kościele sióstr wizytek właśnie Fryderyk Chopin nie tylko zakradał się na organy po to, żeby grać na tym instrumencie, ale właśnie jako organista, gdzie kończąc muszę wnieść, może coś pozwać, melodię powtórzę w ławeczce. To jest właśnie przykład improwizacji Chopina na temat właśnie tej pieśni, może coś Polska, którą Fryderyk zawsze grywał na zakończenie owej mszy świętych szkolnych. Mszy świętych każdą niedzielę. Uniwersytet Warszawski w czasach młodości Fryderyka Chopina był miejscem, gdzie przeniesionym z Pałacu Saskiego zostało liceum warszawskie. Dlatego też właśnie w dzisiejszym Pałacu Kazimierzowskim, który obecnie
profesory, które Uniwersytet Warszawskiego znajdowała się sama szkoła, samo liceum warszawskie, gdzie ojciec Fryderyk Mikołaj na początku w jednej z ulic nowego pałacu właśnie mieszkali Chopinowie, tam znajdowało się także Matka Boska. Oni wiesz, chcieliby to Wielką Brytanię podrobić, a nie ma, nie ma. Proszę Państwa, 21 wskazuje nam, że już czas na nasze wspólne modlitwę. Nie Radzie Maryja, który widzi w nam, przynosi się zrozumienie do jaka jest ciągle do kaplicy cudownego obrazu. W dzisiejszej modlitwie będzie przewodniczył ojciec Marcin Ciechanowski po Unii. Znajdowało się mieszkanie Fryderyka, możemy odnaleźć jego medalion z podobizną Fryderyka, ale też i tablicę upamiętniającą, że to właśnie tutaj mieszkał Fryderyk Chopin. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Czas na informację dnia. Abonamenty będziemy na wsparcie narodowej wspólnoty w sensie etnicznym. Nie popieramy tego rodzaju haseł, mówi wicepremier Piotr Gliński. Powiemy o sezonie na gęsinę i 10. jarmarku święta gęsiny na Pomorzu. A na koniec przeniesiemy się do Rosji, która ma coraz większe kłopoty w związku z aferą dopingową. Zieliński, zapraszam. Informacja zaczyna od trzęsienia ziemi o sile 7,2 stopni w skali Richtera, które nawiedziło wieczorem okolice miasta Halabdża w irackim rejonie Kurdystanu w pobliżu granicy z Iranem. Także trochę, proszę Państwa, Matki Boskiej. Trochę tyle. Polska. Thank you.
koncentracją. Rosja ma coraz mniej pobudnych związków z aktorem Dąbrowskim, które to może być Paryżia to jest obecność, ktoś stoi obok, jest obecny. To Jezus Chrystus w roku 1914 jest obecny. Radio Conchita. Tak. Laboratorium antydopingowego przekazał MOK takie materiały prawomocowe regionu z kwalifikacji całej reprezentacji Bóg nikogo nie odrzuca, ludzie się dzielą, Pana Boga zastępują, bo chcą taki awatar Boga stworzyć i tak to już... Coś tam zrobili, ale to tubki to lecą na to, ale ten człowiek mądry to chyba widzi, że oni chcą ten awatar. Katar wspiera. A my się nie boimy. Ale my tylko mówimy w końcu z przyjemnością. A we kredyto. Także te banki, one nie dają żadnych takich pożyczek, w sensie, żeby ludziom pomóc, tylko żeby ludzi wykorzystać. Możesz sobie na własnej skórze sprawdzić. Także o te złodziejstwa, pajęczycy, te druty, pajęczycy. Przychodzę do Ciebie z takimi pytaniami o matko Matki. Cierpią głód, prześladowanie. Naszym obowiązkiem, którzy żyjemy w bezpiecznych państwach, w bezpiecznych miejscach na świecie, którzy mamy spokojne życie, nie pomagać im z całego serca, tak jak o osobie, z którą są w pełni kierowcy swojego życia. Młodzi ludzie do Ciebie przybywają. Marzą o pięknym przebiegu swojego życia. Wiele zostało zrobione. Zostały przekazane środki finansowe uczestniczyły w akcjach, które są prowadzone na arenie międzynarodowej Unii Europejskiej. Proszę, proszę Cię, Polska wciąż jest obecna, ale poza to my również sami prowadzimy Twojego rodzaju akcje. Przeznaczamy kolejne miliony złotych, miliardy złotych. Pod hasłem ocalnych chrześcijan na Bliskim Wschodzie Kościół Katolicki w Polsce obchodzi 9 dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W parafiach w całym kraju się dzieje przestrzeganie wolności. Dobrą, przez pomagającą, zdrową, dobrą pracę, zdewaluowaną finansowo, człowiekiem wierzącym, wszystko miało. Ale i tak pewnego dnia, chociażby w listopadowy wieczór, może tak sobie pomyśleć, pewnego dnia i tak to wszystko
zostawia. Czasto wszystko stracę. Czuję, że do płynu się nie składa. Zanosi postawił. Wszystko. Wszystko. Ja bym to... Ukryła taki stan. Do żadnych też 40 lat. I tak wtedy się okaże, że przyjdzie ta emerytury, że dzieci pójdą w domy, że nawet ma jakieś chory, czy żona, że nawet dzieci nie rozumieją, może ma żona tych nie taki wspaniały list. I to wtedy, o matko. A chyba najtrudniejsze, że dwa na dzień nieuchronne w tej myśli do tego śmierci będzie zadawać pytanie, co dalej, jak żyć? Czy ja dobrze zainwestowałem w to życie, żeby tam to osiągnąć? Czy chcę, czy nie chcę, to też wiem, że kiedyś tak będzie. Z Polski. Jego zdaniem dziś na Bliskim Wschodzie potrzebne są szkoły, by krawie zniszczone przez wojnę mogły się odbudowywać i rozwijać. Biskup podkreśla, że w sobie Kościół pomaga nie tylko chrześcijanom, ale wszystkim potrzebującym. Akcje stowarzyszenia W Warszawie odbył się pierwszy kongres inicjatyw pozarządowych. Zorganizowała go Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. Wiceprezes Konfederacji Tymoteusz Zych mówił, otwierając kongres, że nadszedł czas zmiany sposobu postrzegania i wspierania organizacji pozarządowych. Jako przykład podał pojęcie zrównoważonego rozwoju, który, jak mówił, jest celem organizacji społecznych. Można skończyć z sytuacją, kiedy wsparcie dla organizacji społecznych trafia wyłącznie lub niemal wyłącznie do organizacji z Warszawy i kilku największych ośrodków. Pora otworzyć się na organizacje mniejsze, na organizacje, które dotychczas nie miały możliwości korzystania ze wsparcia publicznego. Pora patrzeć na Polskę, na nasz kraj, jako na pewną całość. W kongresie uczestniczył wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Między innymi o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Wicerząd podkreślał, że celem reformy jest wzmocnienie sektora pozarządowego w Polsce poprzez lepszy dostęp do środków finansowych. A więc także podniesienie poziomu politycznego, czy też zbudowanie instytucji, w której organizacje pozarządowe będą miały wyżej umocowanego partnera politycznego niż dotychczas. Bo tak to jest, od moich doświadczeń dwuletnich w rządzie to się oczywiście ta stara prawda potwierdza, że bardzo trudno jest walczyć o różne interesy grupowe czy środowiskowe. My jesteśmy, pozarządowcy są wielkim środowiskiem, bardzo ważnym dla demokracji z oczywistych względów, ale nie zawsze mieli przebicie na poziom politycznej decyzji. Łukasz domagała, żeby Polskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mówiła o pewnych obawach związanych z powołaniem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Raczej to jest taki pomysł, aby pojawiło się nowe kryterium przy przekazywaniu środków publicznych. Kryterium dotyczące lewicowości, prawicowości, narodowości. Moim zdaniem to jest szkodliwe dla sektora organizacji pozarządowych, działalności obywatelskiej, bo to środowisko było wolne od sporów politycznych, od partyjniactwa, od tego, co my widzimy w Sejmie, też czasem lokalnie. Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie działać przy kancelarii premiera. Przejmie dotychczasowe zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadzór nad instytutem ma sprawować przewodniczący komitetu. W jego kompetencjach jest m.in. powoływanie dyrektora instytutu. Przy nowej placówce ma też działać 11-osobowa rada jako organ opiniodawczo-doradczy. Polskie Radio 24. Południe. Wrocław drugi dzień świętował 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie obchodów był przemarsz ulicami miasta, spektakl teatralny pod Gołym Niebem oraz pokazy i rekonstrukcje bitew. Już dzieci oglądały, zadowolone, bardzo im się podobało. To jest taki dzień, że właściwie zasługuje na to, żeby to było bardziej głośne. 11 listopada Polska stała się niepodległa. Podoba się? Bardzo. Bardzo lubię taki klimat.
kobiety, małej też się koniki podobają. Wszystko co się rusza, zaraz będzie coś strzelało, więc będzie super na pewno. Widowisko balistyczne za Polskę, które odbyło się na Placu Wolności we Wrocławiu, prezentowało nieznane epizody walk regionów polskich. Tymczasem 200 młodych wykonawców z całego kraju wystąpiło na drugim koncercie finałowym pieśni patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad nim objął prezydent Andrzej Duda. Koncert przygotował Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej, międzynarodowej organizacji zrzeszającej świeckich katolików. Wśród wykonawców znaleźli się amatorzy, soliści, zespoły i schody parafialne. Ursula Furtak, Akcja Katolicka, wpisana ma w swoją działalność pielęgnowanie tradycji, kultury, tego wszystkiego, co wpisane jest w wielkie dziedzictwo naszego kraju. Jedną z inicjatyw jest właśnie pielęgnowanie pieśni patriotycznej, przekazywanie jej kolejnym pokoleniu. Wiesław Szewczyk, jestem członkiem zespołu instrumentalno-wokalnego Konsonant. Przy spokojniejszych piosenkach zawsze można pokazać trochę ze swojej duszy. Ty mnie ukryj, moja ziemio poddańska. Zaproponowaliśmy taką formułę tego koncertu, by każda diecezja przysyłała swojego reprezentanta. Zgasł już ogień, ale panie, on wciąż się pi. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Lubaczowie na Podkarpaciu marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał miejscowej parafii kopię sztandaru 1. Brygady Legionów Polskich, którą fundował. Uroczystość odbyła się podczas mszy w lubaczowskiej konkatedrze odprawionej dla uczestników 17. Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenek i Poezji Patriotycznej w Ogólnej Ojczyźnie imienia księdza kardynała Władysława Rubina. Marszałek Sejmu uczestniczył w tym festiwalu. Marek Kuchciński apelował w swoim wystąpieniu w konkatedrze o zjednoczenie wszystkich wokół naprawy państwa. Polska rozwija się umacnia. Umacnia się polska wolność. Ale w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości, którą rozpoczynamy wczorajszymi i dzisiejszymi uroczystościami, jesteśmy w podobnej trochę sytuacji jak nasi przodkowie. W sytuacji potrzeby zjednoczenia przed kolejnym zadaniem odbudowy patriotyzmu i wolności. Poczucia wspólnoty. Podczas mszy świętej marszałek wręczył również skarbiec Bogu i Ojczyźnie, a wręcz przyznany nagrodę Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenek i Poezji Patriotycznej. Otrzymał ją fotograf Adam Buje, który przez 43 lata fotografował Jana Pawła II. Gratula przyznała ją fotografowi za szczególne krzewienie wartości majestatów narodowych. Skarbiec Bogu i Ojczyźnie, instytucja otrzymał także zespół artystyczny Wojska Polskiego podczas koncertu w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Krakowie po raz pierwszy będzie obchodzony Światowy Dzień Ubogich. Święto ustanowione przez papieża Franciszka przypada na dzień 19 listopada. W Krakowie inicjatywy związane z udzielaniem pomocy osobom potrzebującym potrwają przez tydzień, a rozpoczynają się już dziś. Dla bezdomnych i ubogich przygotowano rekolekcje oraz wydarzenia kulturalne. Za dwa dni w centrum miasta stanie specjalny namiot spotkań. Tam na potrzebujących będą czekały ciepłe napoje i posiłki, ale też osoby, które będą udzielały innej pomocy, mówi siostra Teresa Pawlak, albertynka. Pracownicy socjalni, prawnicy, osoby, które jakoś są blisko związane. Konkretna pani Basia mówi konkretnemu panu Jankowi, co zrobić, żeby na przykład mieszkanie, które ma zadłużone, jakoś z tym pójść do przodu z tą pracą. Organizatorzy mają świadomość, że w kilka dni nie rozwiążą problemu bezdomności i ubóstwa w Krakowie. Ale może to być dobry sposób, żeby zmniejszyć taką obojętność, bo no przeciwieństwem miłości jest obojętność, więc chcemy walczyć z obojętnością. W organizację wydarzenia zaangażowało się kilkanaście instytucji i zgromadzeń zajmujących się udzielaniem pomocy potrzebującym, które... Tak się dziady będą dzielić w dalszym ciągu na swoje te święta Mickiewiczowskie. No tak się coś mówi. Po to są te podziały, że oni się dzielą, że ci tacy, ale ci tacy, ci mają dostęp, a ci nie mają dostępu, żeby kogoś pozbawić dostępu do stołu.
jak tych loch nie jest tak dużo, aż tyle, no to trzeba w ich domu, taki sposób, czyli tak, no i wygonić z domu, te rodziny do projektu, a już 18 listopada otwieramy bazę rodzin i każdy człowiek będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam kliknąć, wybieram rodzinę, żeby zostać dla tej rodziny darczyńcą i przygotować dla tej rodziny paczkę. Paczki trafią do rodzin podczas finału akcji 8 i 9 grudnia. W ubiegłym roku w całej Polsce pomocą w ramach projektu zostało objętych prawie 19 tysięcy rodzin. Średnia wartość paczki wyniosła 2,5 tysiąca złotych. Ponad 100 sztabów zarejestrowało się na internetowej stronie ogólnopolskiej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, a kolejne 120 czeka na rejestrację, mówi inicjatorka i koordynatorka akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Powstają sztaby przy szkołach, przy uniwersytetach, przy domach kultury, przy organizacjach pozarządowych, przy stacjach radiowych, przy redakcjach gazet, w jakichś ośrodkach szkolno-wychowawczych. To ogromnie cieszy, dlatego że wszyscy są darczyńcami i obdarowanymi. Jedni tylko dostają dary, a inni dostają poczucie takiej wielkiej radości i godności. Aby założyć sztab, trzeba wejść na stronę www.edpz.pl i wypełnić zgłoszenie. Rejestracja trwa do 31 grudnia. Tradycyjnie od 25 lat podczas akcji zbierane są tylko dary rzeczowe, nie pieniądze. Akcja objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Natomiast Polskie Radio jest patronem medialnym. Polskie Radio 24. Północ, południe. W ofercie Polskiego Radia jest nowy kanał tematyczny, cyfrowe Polskie Radio Chopin. W całości poświęcone jest ono Fryderykowi Chopinowi i polskiej muzyce klasycznej. Z uruchomienia nowej stacji cieszy się dyrektor Opery Wrocławskiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Liczy też na ścisłą współpracę opery z Polskim Radiem Chopin. Na pewno będę go słuchał, zresztą już przekazałem tę informację moim najbliższym, szczególnie mamie, która jest od lat wielkim sympatykiem Polskiego Radia i dla niej Radio Chopin to będzie kolejna możliwość słuchania Polskiego Radia i myślę, że także dla wielu osób w całym kraju taki kanał tematyczny jest potrzebny. Zresztą będziemy rozmawiali na temat współpracy Opery Wrocławskiej z Polskim Radiem Chopin. Główne miejsce w cyfrowym Polskim Radiu Chopin zajmuje twórczość jego patrona. To nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości kompozytora. Można to także zapoznać się z mniej znanymi polskimi kompozytorami z kręgu muzyki dawnej, barokowej czy klasycznej. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne jest w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. Polskie Radio 24. Północ, południe. Czas na informacje z zagranicy. Wieczorem w Berlinie odbył się uroczysty koncert z okazji Polskiego Dnia Niepodległości. Jak dowiedziało się Polskie Radio, uroczystości odbywały się dziś, bo w sobotę nie było sali na tyle dużej, by pomieścić wszystkich gości. Koncert zorganizowało MSZ, a gospodarzami byli ambasador Andrzej Przyłębski z małżonką, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. W związku z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości uroczysty koncert oraz przyjęcie zorganizował także konsulat generalny RP w Hamburgu. Rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych nie poprawiła stosunków między Moskwą i Waszyngtonem. Do takich wniosków doszli rosyjscy politolodzy. W ich ocenie krótka wymiana opinii między Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem, do której doszło w Wietnamie, nie była zapowiedzią wyjścia z kryzysu. Wcześniej ich współpracownicy anonsowali spotkanie w cztery oczy. Według Władimira Putina do takich nie doszło, bowiem zawiedli pracownicy odpowiedzialni za protokół. Gospodarz Kremla zapowiedział ukaranie winnych. Tymczasem eksperci gazety RBK są zdania, że to strona amerykańska doprowadziła do sytuacji, w której bezpośrednie rozmowy Putina z Trumpem okazały się niemożliwe. Według informatorów RBK Amerykanie zaproponowali, aby spotkanie odbyło się w wietnamskiej rezydencji Donalda Trumpa i wskazywali jedyny możliwy termin. Na takie warunki nie mogli przystać Rosjanie, bowiem już w Hamburgu rozmowy prezydentów z formalnego punktu widzenia toczyły się na terytorium Trumpa. Wiceszef Stowarzyszenia Rosyjskich Dyplomatów Andrii Bakłanow twierdzi, że zerwanie anonsowanego spotkania nie będzie miało żadnych konsekwencji dla stosunków rosyjsko-amerykańskich. Podobną opinię wyraził szef katedry dyplomacji MGIMO Aleksandr Panow. Stwierdził on w rozmowie z gazetą RBK, że nawet gdyby doszło do kilkudziesięciominutowej rozmowy Putina z Trumpem, to i tak niczego by ona nie zmieniła. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w Brukseli szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski weźmie udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych.
Głównymi tematami rozmów będzie komunikacja strategiczna i relacje Unia Europejska-Afryka w kontekście planowanego na koniec listopada szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska. Jak poinformowało MSZ, w poniedziałek unijni ministrowie spraw zagranicznych omówią możliwe obszary współpracy z Afryką. Będą także rozmawiać na temat poszukiwania wspólnych rozwiązań wobec wyzwań i zagrożeń, takich jak migracja czy terroryzm. Tematem dyskusji ministrów będzie również kwestia intensyfikacji działań Unii w zakresie zwalczania dezinformacji, w tym działalność funkcjonującego w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Zespołu do Spraw Komunikacji Strategicznej. Z kolei podczas wspólnej sesji unijnych ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony będą omówione kwestie dotyczące wdrażania strategii globalnej Unii w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz współpraca Unii i NATO. Według MSZ na marginesie posiedzenia Rady Waszczykowski weźmie udział w ceremonii podpisania notyfikacji przystąpienia do PESCO, czyli stałej strukturalnej współpracy w zakresie obronności. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będą objęte wobec zagrożenia ze strony Iranu, oświadczył szef emirackiego MSZ-u. Anwar Gargasz zapowiedział, że jego kraj nie będzie patrzył bez emocji na to, jak przy wykorzystaniu irańskich pieniędzy powstaje nowy Hezbollah. Gargasz przypomniał, że w ostatnich dniach bojownicy Huti wystrzelili w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej wyprodukowaną przez Iran rakietę. Zjednoczone Emiraty nie pozostaną obojętne wobec takiego zagrożenia. Nie możemy bez emocji patrzeć, jak przy wykorzystaniu irańskich pieniędzy i ideologii powstaje nowy Hezbollah, dodał minister. Podkreślił, że Bliski Wschód potrzebuje rozwijającej się Arabii Saudyjskiej i stabilnego Egiptu. Szef emirackiego MSZ-u zaznaczył także, że kraje arabskie muszą przesiąść się na fotel kierowcy, by mieć wpływ na własną przyszłość. Publicyści anglojęzycznej gazety Guard News oceniają, że konieczne jest rozbudowanie międzynarodowego porozumienia wokół rosnącego zagrożenia ze strony Iranu. Do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie doszło po tym, gdy w ubiegłym tygodniu wystrzelona z Jemenu rakieta została unieszkodliwiona w pobliżu lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej. Dowódca amerykańskich sił powietrznych w południowo-zachodniej Azji potwierdził, że to Iran umożliwił balistyczne ataki rakietowe rebeliantom Huti w Jemenie. Została. Dla Polskiego Radia Anna Dosińska, Dubaj. Muzyka Fryderyka Chopina cieszy się szczególną popularnością w Azji. To właśnie przedstawiciele takich państw jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa zajmują wysokie miejsca w konkursie chopinowskim. O fenomenie popularności wybitnego polskiego kompozytora właśnie w Azji Tomasz Sajewicz. W Chinach nauka gry na fortepianie uważana jest za elitarną i z tego powodu coraz więcej rodziców decyduje się posyłać swoje dzieci do szkół muzycznych. Szacuje się, że w państwie środka gry na fortepianie uczy się około 40 milionów młodych Chińczyków. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się też popularność światowej sławy chińskich pianistów, takich jak Li Yundi czy Lang Lang. W państwie środka są oni równie popularni co największe gwiazdy kina bądź estrady. Pianiści z Japonii i Korei Południowej cenią muzykę Chopina za wirtuozerię. Stąd jego popularność w tamtych krajach czasem przypisuje się dążeniu tychże narodów do perfekcji. Coraz więcej Azjatów wyjeżdża również na studia muzyczne do naszego kraju, wychodząc z założenia, że to właśnie polski kontekst będzie najbardziej pomocny w zrozumieniu intencji wielkiego kompozytora. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przypomnijmy, od wczoraj nadaje Polskie Radio Chopin. Polskie Radio 24. Północ, południe. Gdańskie morsy rozpoczęły dziś sezon na plaży w Jelitkowie. Przed kąpielą była rozgrzewka, bieg po plaży, przysiady i ćwiczenia. Potem zrzucili ubrania i wskoczyli do wody. To pierwsza kąpiel w tym roku, chociaż jest jeszcze trochę za ciepło, mówi organizator wydarzenia, były olimpijczyk Igor Janik. Osoby, które będą morsowały pierwszy raz, to powiedzą, że faktycznie czują, że jest chłodno. Aczkolwiek osoby, które chociażby w zeszłym czy dwa lata temu regularnie ze mną morsowały, no to stwierdzą, że faktycznie ta temperatura wody podejrzewa około 8 stopni, że to jest jeszcze za ciepło. Dzisiaj wchodzimy, rozpoczynamy. No dobrze, a co nam daje takie morsowanie? Radość, orzeźwienie, a przede wszystkim zdrowie. Pani także? Nie, ja tylko tutaj obserwuję. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa. Nie chorowałam nigdy, jak morsuję, to nie choruję. Morsy z Igorem Janikiem spotykać się będą co niedzielę około 11.30 na plaży w Gdańsku i Jelitkowie. W Światowym Dniu Zapalenia Płuc lekarze przypominają, by nie lekceważyć nawet drobnych infekcji dróg oddechowych. Zwracają uwagę, że nieleczone przeziębienia i grypy mogą prowadzić do poważnych chorób i śmiertelnie groźnych powikłań. Jest wiecznie wilgotno i chłodno, to czas, w którym infekcji nie brakuje. Niektóre z nich, zwłaszcza nieleczone, zmieniają się w ciężkie choroby. Lekarz rodzinny Ewa Zakrzewska radzi, by przy przeziębieniach zadbać o spokojne wykurowanie się. Ale jeżeli gorączka się utrzymuje i trwa powyżej 3 dni, jest powyżej 38 stopni, no już tego nie lekceważmy. Trzeba się udać do lekarza. Może być angina, może być zapalenie skrzeli,
No, może się zaczynać coś gorszego. Ważne, by od razu reagować na osłabienie organizmu. Skutecznie pomogą tu naturalne metody, dodaje Joanna Kulczyk, właścicielka zielarni. Wieczorem wypić na przykład herbatę z bzu czarnego czy z lipy, to nas bardzo rozgrzeje, ale też spowoduje, że organizm będzie się oczyszczał z toksyn i będzie po prostu zwalczał bakterie. Jednym z groźnych powikłań chorób dróg oddechowych jest ropień, który może całkowicie zniszczyć płuca. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. Co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Nie, 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 nie.